Jak rozpoczęła się pani przygoda z teatrem? Z teatrem w ogóle, z aktorstwem? Mhm. Z teatrem ogólnie. Z teatrem. Z teatrem to zaczęła się przygoda bardzo wcześnie, bo w liceum przyjaciółka mnie zaraziła miłością do baletu klasycznego i latałyśmy właściwie na każde przedstawienie w Operze i Filharmonii Bałtyckiej, bo to wtedy były razem te dwie instytucje i tam od czasu do czasu były również robione przedstawienia baletowe i myśmy biegały, ale na operę też biegałyśmy, bo w każdej operze jest wstawka baletowa, więc na operę też z tej okazji biegałyśmy. No, a potem przyjechał Henryk Tomaszewski ze swoją pantomimą do Gdańska na 2 tygodnie w lecie. No i też właściwie jak już zaczęłyśmy chodzić, to chyba z 5 razy byłyśmy na tym przedstawieniu. I tak się zaczęło. Także tak się zaczęła miłość do teatru. Troszeczkę z innej strony, bo uważałam, że taki normalny teatr to jest... Boże, co to za sztuka, nie? Mówić, nie? To sztuką jest nie mówić, a przekazywać wszystkie treści i emocje. Więc na początku tak z pewnym takim, no może nie pogardą, ale takim poczuciem, że to jest coś trochę mniej artystyczne przedsięwzięcie teatr. A potem już... No, a potem już wsiąkłam w teatr. Ma pani ogromne doświadczenie sceniczne, czy mimo to nadal pani stresuje się przed wyjściem na scenę, czy już to jest takie naturalne nie, dla pani? To jest premiera. Premiera jest takim punktem, w którym następuje konfrontacja tego, cośmy tam sobie wymyślili i wiadomo, że każdy chce zrobić jak najpiękniej i zawsze są marzenia o dużej sztuce, albo jeżeli się robi komercję, to że to jest naprawdę coś fajnego i że publiczność nas pokocha. No a i to jest ten moment konfrontacji, więc to jest rzeczywiście wielki stres. A potem już takie normalne przedstawienie. Czyli już nie ma tego stresu. Nie, to już jest taka codzienność. Jest pani założycielką Fundacji Garnizon Sztuki, skąd w ogóle pomysł na właśnie takie przedsięwzięcie? No to jest pomysł stąd, że tak by się chciało czasami zrobić coś, co od człowieka zależy, bo aktor jest człowiekiem do wynajęcia i albo dostaje fajne propozycje, albo mniej fajne. Natomiast taka jest zawsze tęsknota za tym, żeby się chciało jakiś pomysł mieć własny. Nawet nie na siebie, jak w moim przypadku, że to nie jest po to, żebym miała co grać, czy siebie tam lansowała w jakikolwiek sposób, tylko raczej, żeby zrealizować swoją własną wizję właśnie teatru. Rozumiem. Widziałyśmy zarówno pozytywnych, jak i polowanie na łosia i to tak naprawdę są oba spektakle, są z przesłaniem. Czy uważa pani w związku z tym, że teatr ma misję? Bo... Tak, ja uważam, że teatr ma misję. I teraz próbujemy pogodzić ogień z wodą, czyli jesteśmy przedsięwzięciem całkowicie komercyjnym, czyli nie mamy żadnych dotacji. Musimy sami zarobić na jedno przedstawienie, zarabia na drugie, w związku z tym no, musimy dostarczać rozrywki. W związku z tym taką mamy ideę, żeby opowiadać o bardzo poważnych problemach, ale jednak w sposób komediowy i dowcipny. I tfu, na razie uważam, że nam się to udaje. Ja też tak uważam, naprawdę. Dziękuję. Czy od kiedy założyła pani fundację, to widzi pani różnicę w teatrze? No, inaczej pani podchodzi do tych kwestii? No inaczej podchodzę z większym szacunkiem podchodzę do wszystkich teatrów komercyjnych, począwszy oczywiście od Krystyny Jandy przez Michała Żebrowskiego, Emiliana Kamińskiego czy Teatr Buffo, dlatego że jest to masakrycznie trudna robota. Mnie się wydawało, że mając jako taki talent organizacyjny, to wszystko pospinać, to wszystko będzie łatwo, tymczasem to jest bardzo trudne i cały czas coś się wali, cały czas coś nie idzie tak, jakby się chciało. No ja już nie mówię o słynnym budżecie, czyli że ciągle jest kołdra przykrótka, no to wiadomo. Wielu aktorów mówi nam, że widownia ma ogromny wpływ na to, jak spektakl wygląda. Zgadza się pani z tym, czy tutaj pani nie patrzy na publiczność, jak reaguje w trakcie spektaklu?
Nie ma, no to jest na tym polega magia teatru i dlatego każdy aktor, kto tego zaznał, to tęskni za teatrem, dlatego że między widownią a sceną jest taki przepływ energii, który tak naprawdę trudno jest wytłumaczyć, jeżeli się samemu tego nie poczuje. I to jest, jeżeli czujemy, że widownia idzie z nami razem, oczywiście w komedii to jest najprościej, dlatego że widownia się śmieje, więc jest to taki najbardziej, najprostszy przekaz, najszybszy przekaz, że jakby reagują tak jak my byśmy chcieli, chociaż czasami reagują inaczej, czyli śmieją się zupełnie nie w tych momentach, w których my byśmy chcieli. Natomiast rzeczywiście czasami też w poważnych sztukach, znaczy nie czasami, zawsze, jest takie napięcie się tworzy między widownią i sceną i to jest wspaniałe, kiedy się w ogóle aktor czuje, kiedy widownia wstrzymuje oddech w bardziej dramatycznych momentach, kiedy naprawdę idzie razem z nami. Rzadko, ale zdarza się też, co w naszym żargonie teatralnym nazywamy węgrzy na widowni, czyli że nie czuje się tej łączności i wtedy jakbyśmy mówili innymi językami. Stąd to powiedzenie, że Węgrzy widowni, że nic nie rozumieją, albo my nie przekazujemy tak, jakbyśmy chcieli. Rozumiem. W teatrze wszystko dzieje się na żywo. Czy w związku z tym pamięta Pani jakieś takie śmieszne sytuacje, które wydarzyły się na scenie? Nie, ja jestem słaba w ogóle w anegdotach, ale bez przerwy coś się wali. Ja lubię dlatego pozytywnych, że tam aktorzy są, to jest taki zbiór ludzki skłonny do improwizacji. No i to zawsze, nigdy nie wiadomo, czym ta improwizacja zaskutkuje, że albo się kogoś wywali, kolegów i się rozśmieszy ich, albo się odkrywa coś nowego. Ja lubię w ogóle takie, w takich ramach, oczywiście improwizacje są w jakichś tam ramach, że są punkty niedoruszenia, konstrukcyjne, przedstawienia, ale jak jest ten margines na improwizację, to ja to uwielbiam, bo to jest odświeżające bardzo, coś się dzieje nowego. Bardzo to jest fajne. Realizuje się Pani na wielu płaszczyznach, bo gra Pani nie tylko w teatrze, ale też w serialu i filmie. A czy gdyby musiała Pani wybrać taką jedną działkę, która jest Pani najbliższa, potrafiłaby Pani, czy wszystko jest... Nie, nie wybrałabym, dlatego że wszystko się składa na to są różne twarze tego samego zawodu i tak naprawdę tęskni się za, jak się nie ma któregoś z nich. Nie wiem, ja nawet lubię, chociaż nie umiem, ale uparcie to robię, czytam audiobooki. To wydaje mi się, że jestem beznadziejna w tym, bo są ludzie, którzy Avista czytają po prostu ogromne i zanim się pomylą, to tam parę kartek już. Mi się zdaje, że ja się mylę co chwilę i... Ale lubię to, tak, lubię też. Czyli wszystko. No, tak naprawdę, no a co, serial z kolei daje popularność taką, której nie wolno zlekceważyć, bo to jest też nieprawdopodobnie przyjemne, że ludzie wokół traktują nas jako swoich bliskich znajomych, czasem jak rodzinę wręcz. Więc to jest wspaniałe po prostu. A jest jakaś rola, którą szczególnie chciałaby Pani jeszcze zagrać? Nie, ja w ogóle nie podchodzę w ten sposób do tego zawodu, bo jakby dbam o swoją psychikę i wydaje mi się, że jak ja bym sobie coś nawymyślała, a to by mi się nie sprawdziło, to tylko bym się sfrustrowała, a ja lubię swój pozytywny wizerunek. To, że lubię ludzi i lubię to, co mi się zdarza, jestem tego ciekawa i to super. Czego można Pani życzyć na kolejne lata zawodowe? No rany, no teraz mamy premierę kolejną, 8 lutego, Czworo do poprawki. Dosyć karkołomne przedsięwzięcie, dlatego że Boże, i instrumenty na scenie, i duża dekoracja, pierwszy raz taka wypasiona, nie taka symboliczna jak w pozytywnych. No i to skutkuje, nie wiem, mnóstwem takich organizacyjnych
No, jest co robić, naprawdę. Więc jeżeli bym sobie, ponieważ tym aktualnie żyję, to życzcie mi, żeby to naprawdę wyszło tak z przytupem i tak, jak ma być. I właśnie tego życzymy i bardzo, dziękuję. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję.